Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś chciałabym zaprezentować czytanie energii ogólnych na miesiąc maj dla znaku powietrznego wagi. Zanim przystąpię do czytania, mam do przekazania dosłownie kilka króciutkich informacji. Mianowicie po pierwsze, tak jak wspomniałam wcześniej, jest to czytanie ogólne, w związku z czym bardzo proszę, żebyście, kochani, wyciągnęli z niego dla siebie tylko to, co z Wami rezonuje. A resztę proszę, odrzućcie, nie próbujcie naginać rzeczywistości absolutnie do tego, co zostanie tutaj powiedziane. Po drugie, tarot nie jest nauką ścisłą. Tu nie ma złych odpowiedzi. Są to tylko energie, które... tylko i aż energie, które pozwalają nam jakby mniej więcej oczekiwać tego, jaki one będą miały wpływ na nasze życie. Dodatkowo chciałabym Wam powiedzieć, że jest to czytanie absolutnie intuicyjne. Rozkład jest absolutnie intuicyjny. I zapraszam i zachęcam. Tak więc korzystam z trzech stali. Z anielskiego tarota, ze złotego tarota oraz z tarota Circle of Life. Zapraszam wagi do czytania na miesiąc maj. Potasuję karty, chociaż one już są potasowane. Przyznam szczerze. Natomiast dla pewności czynię to jeszcze raz. Piękna talia. Tarota krąg życia, koło życia. Pięknie narysowana, piękna talia. Tarota anielskiego. Same pozytywne przesłania. Nawet jeśli energia jest bardziej skomplikowana albo bardziej wymagająca, to zawsze ten tarot podpowiada ochronnie z danej sytuacji, tak to nazwę, czym się kierować, na co zwrócić uwagę. Bardzo fajne, opiekuńcze karty. Proszę, i ostatnie. Złoty tarot. Pięknie przedstawiający różne kwestie, pięknie namalowany. O, już. Okej. I tak. Rozłożenie będzie następujące. Pierwszy tydzień maja, drugi tydzień maja, trzeci tydzień maja i czwarty tydzień maja, tak? Czyli cały miesiąc. Następnie Circle of Life, jedna karta podpowiedź. I następnie dopełnienie, złoty tarot, jedna karta uzupełnienie. I teraz tak, zobaczmy, co jest na spodzie talii. Mamy cesarzową, w Circle of Life mamy głupca. I w tarocie anielskim mamy Waszą energię, czyli as powietrza. Może zacznę od tego, czym jakby te główne energie są bardzo ważne, te, które prowadzą cały spód czytania, więc omówię je troszeczkę dosłownie. No generalnie rzecz biorąc, as powietrza to jest bardzo ważna energia, ponieważ jest to Wasza, ewidentnie Wasza, dobrze Wam znana i ta, z którą się dobrze czujecie, która podpowiada, że być może wpadniecie na jakieś nowe pomysły, inspiracje,
spojrzycie na sytuację generalnie rzecz biorąc z jakiejś innej perspektywy i dojrzecie jakby jakąś prawdę, tak? Zmienicie o czymś zdanie, podejmiecie wyzwanie, generalnie zobaczcie, jaka piękna jest ta karta, jak on pięknie rozłożył swoje skrzydła i jest gotowy do lotu. Jest to ewidentnie karta mówiąca o tym, że trzeba spróbować, trzeba mieć otwartą głowę, że energia Wam będzie sprzyjać w tym zakresie, w związku z czym absolutnie nie bójcie się i pamiętajcie zawsze, żeby starać się ukreować swoją rzeczywistość jak najlepiej. Następna talia, czyli kręg życia, Circle of Life. Tutaj mamy głupca, który ewidentnie pokrywa się, ta karta bardzo dobrze pokrywa się z tą energią, dlatego że energia głupca to są nowe początki, tak? Wiara, żeby po prostu iść w coś nowego, nie bać się, próbować, tak, żeby zawierzyć swojej własnej myśli, żeby zawierzyć swojemu własnemu instynktowi. Także naprawdę bardzo fajna energia. I ostatnią kartą jest piękna karta cesarzowej. No tutaj ewidentnie może być zapowiedzią jakiejś fajnej energii szczęścia, dobrobytu, że jakby rzeczy, których się podejmiecie, będziecie mieli jakby sprzyjające okoliczności do tego, żeby ukończyć je pomyślnie. Zadbacie o siebie, tak? Być może spotkacie jakby się z taką energią żeńską, natomiast jest to karta, która jakby dosyć wyraźnie sygnalizuje, żeby właśnie w ten sposób patrzeć na świat. Znaczy, to jest piękna, spokojna kobieta, pięknie ubrana, która jakby analizuje rzeczywistość, analizuje otaczający ją świat realny, cechuje się dobrym gustem, widać, że jest na wysokim stanowisku lub mająca własny biznes, jest pewna siebie, więc absolutnie kobieta jakby zmysłowa, tak? Więc absolutnie tego wam życzę i te karty podpowiadają, żeby stać się jakby i zwrócić uwagę na tego rodzaju właśnie aspekty energetyczne. A teraz już zaczynamy, przechodzimy do właściwego czytania. Ewidentnie zobaczcie, na początku wspomniałam, że będzie Wam przewodzić Wasza własna energia przez cały miesiąc w postaci tych nowych pomysłów i inspiracji, że nagle będziecie mieli, powiedzmy sobie, jakieś przebłyski. I tutaj faktycznie zaczynacie od tego, że stajecie się bardziej artystyczne, stajecie się bardziej intuicyjne, albo jakaś nowa energia wkracza w Wasze życie. Może być to nowy projekt, może być to jakaś nowa osoba, którą poznajecie i jakby ona wspólnie realizujecie jakieś nowe zamierzenia, albo być może związki, zarówno te partnerskie, intymne, jak i związki biznesowe, wkraczają w jakąś nową fazę, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, będziecie się czuć wrażliwe, artystycznie otwarte, przyjacielsko nastawione, zawierzycie swojej intuicji, do tego będzie nakłaniała Was energia, tak? Tak przynajmniej powinno być. Następnie będziecie cierpliwie jakby uczyć się tego być może nowego aspektu, w którego stronę będziecie chcieli się kierować. Niewątpliwie jest to pozytywna karta, dlatego że są jakieś nowe aspekty do nauczenia się. Jakieś dobre wieści dotyczące kwestii finansowej, tak? No, dużo dobrego. To są dwie karty, które inicjują jakby nowe przedsięwzięcia, tak? Jesteście na początku, macie, powiedzmy sobie, jakiś przebłysk, zaczyna się dziać coś nowego w Waszym życiu. Jest prośba taka, żebyście po prostu w tej energii wytrwali, żebyście jej nie odrzucali. Następnie nie mieliście zbyt dobrego czasu,
ostatnio, tak? I ta karta nakłania Was do tego, żebyście przebaczyli sobie i innym. Zapomnieli o tym, co było złe. Skoncentrowali się na tym, co jest tu i teraz. Ponieważ rozgrzebywanie, rozdrapywanie starych ran niczemu nie służy. Trzeba starać się ukoncentrować na tym, co mamy do zrobienia teraz oraz jakby snuć długofalowe plany, tak? Także to będzie taki czas, to jest piękna karta, bo to jest taki czas na uzdrowienie, no, jakby na pozbycie z siebie już tego smutku, tego żalu, jakby zapomnienie o tym, co było niedobre i skoncentrowanie się i skoncentrowanie się na tym, co jest pozytywne w Waszym życiu. Energia też namawia, żeby nie zabrakło Wam braku pewności siebie, tak? Obawy przed podjęciem działań, żebyście nie tkwili w takiej energii, że jesteście uwięzieni w tym, że nie możecie czegoś zrobić. Absolutnie nie. Macie piękną tą energię as powietrza, która jasno definiuje, że wasza mentalna klarowność jakby staje się faktem, tak? Macie wszystkie niezbędne atrybuty do tego, żeby pójść w nowym kierunku. Macie wszystkie niezbędne energie w sobie, żeby analizować sytuację, która dzieje się dookoła i absolutnie wierzyć w sukces. Dodatkowo macie tutaj kartę Rydwanu. Karta Rydwanu jakby jednoznacznie prosi o to, żeby energia, która będzie do Was jakby przybywać, która będzie na Was oddziaływać, ona będzie powodowała, że zechcecie patrzeć swoją intuicją, kierować się swoją własną intuicją i to jest bardzo dobrze. Musicie wierzyć w swoją ścieżkę, którą obraliście. Co prawda tutaj jakby ten posłaniec, tak? On siedzi na wozie, który ciągnięty jest przez dwa sfinksy i one patrzą w różne kierunki. Natomiast jego zadaniem jest sprawić, aby ten rydwan cały czas ruszał jakby w odpowiednim kierunku, w tym kierunku, w którym on chce ten rydwan prowadzić. W związku z czym używajcie swojej intuicji, zaufajcie swoje przeznaczenie i po prostu nie bójcie się pójść do przodu. I tutaj jeszcze jest taka dodatkowa karta. Jest to karta 8 monet, która przedstawia kobietę, walentnicę, która doskonali swój warsztat. Jest to karta takiej cierpliwej pracy, punkt po punkcie, krok za krokiem. Natomiast jest to 8, więc jest to już praktycznie sukces, więc generalnie rzecz biorąc, jeśli będziecie cierpliwi w tym, co robicie, jeśli nie dacie się zdekoncentrować, to tak naprawdę później czeka Was sukces i uznanie. Także kochani, piękne karty macie na maj. Pamiętajcie proszę tylko, żeby nie zapomnieć o tym, aby przebaczyć sobie i innym, tak, to co było złe, oczyścić się po prostu z takich niepotrzebnych energii, nie czuć się uwięzionym i nabrać pewności siebie, działać, nie obawiać się, dlatego że macie genialne nowe pomysły i inspiracje i trzeba to wykorzystać i energie będą Wam sprzyjać. Kwestia jest tylko taka, żebyście uwierzyli w siebie, powiedzieli sobie, jestem w stanie to zrobić, jestem w stanie to przedsięwzięcie pociągnąć, jestem w stanie jakby zrobić to, co sobie założyłem, rozplanowali jakby tę sytuację i tak jak tutaj ten oto głupiec, jest to ewidentnie nowy początek, po prostu wskoczyli w to z wiarą, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia za miesiąc.